Jako właściciele psów jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa pupilowi oraz jego otoczeniu, zwłaszcza w przestrzeni publicznej. Pomóc nam w tym może smycz oraz kaganiec. Smycze możemy wybierać spośród tych automatycznych, jak i tradycyjnych, skórzanych, parcianych czy przedłużanych. Zanim podejmiemy decyzję o kupnie odpowiedniej smyczy, powinniśmy zastanowić się nad kilkoma kwestiami, takimi jak wiek naszego psa, jego waga oraz miejsce i sposób spacerowania. Smycze automatyczne Flexi dostępne są w dwóch wariantach. Smycze linowe i smycze taśmowe. Poszczególne ich warianty dobieramy ze względu na wagę naszego psa, a kolor według naszych upodobań. W plastikowej rączce znajduje się niezawodny mechanizm z blokadą, który rozwija i zwija smycz na preferowaną długość. Rozwijaną smycz możemy zablokować jednym naciśnięciem guzika. Całość zakończona jest chromowanym karabinczykiem. Smycze automatyczne pozwalają kontrolować psa podczas spaceru. Wybrane modele mają możliwość dołączenia pojemnika na woreczki lub przysmaki. Smycze parciane Dingo dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej. Bez problemu dobierzemy do nich pasującą obruszkę lub szelki. Do psów większych ras dobierajmy smycze szersze i grubsze. Smycze parciane są lekkie i łatwe w czyszczeniu. Można je prać w pralce. Dobieramy je ze względu na wagę zwierzęcia oraz preferowaną długość. Smycze skórzane Dingo są mocne, wytrzymałe i wygodne w użytkowaniu. Ich chromowane okucia oraz pozostałe elementy są solidne i odporne na korozję. Skórzane smycze wykonane są z naturalnego materiału, licowanej skóry, która jest miła w dotyku i odporna na zabrudzenia oraz wilgotność. Solidność ich wykonania podnosi estetykę produktu i daje gwarancję trwałości użytkowania. Mocne szycia i niezawodny mechanizm karabinczyka to cechy smyczy przedłużanych od Dingo. Smycze te można regulować na 3 długości. Ponadto wykonane są one z wysokiej jakości taśmy. Elementy chromowane, do których możemy zaczepić karabinczyk w celu regulacji długości smyczy, są nierdzewne. Smycz można przewiesić przez ramię lub zapiąć w pasie. Pomocny w wielu sytuacjach może okazać się także kaganiec, ale zanim zdecydujemy się na jego kupno, powinniśmy pamiętać o jednym. Kaganiec to rodzaj ograniczenia, który nie musi być karą. Odpowiednio dobrany będzie bezpieczny i komfortowy dla pupila. Ten model kagańca może okazać się niezbędny podczas wizyty u weterynarza w sytuacji stresowej. Jest obcisły i uniemożliwia ugryzienie czy szczekanie. Należy go ściągnąć po wizycie u weterynarza, gdyż kaganiec ten uniemożliwia ziajanie, czyli proces, podczas którego pies chłodzi swoje ciało. Kaganiec nylonowy może być przydatny podczas stresujących sytuacji, np. podczas wizyty u weterynarza, kiedy to zachowanie psa jest trudne do przewidzenia. Te kagańce zostały wykonane ze skórzanych pasków połączonych ze sobą za pomocą nitów. Są bardzo lekkie i miękkie. Kaganiec ten pozwala na swobodne oddychanie, a w zimne dni nie ziębi kufy psa. Kaganiec dopasowuje się do kształtu głowy i pyska psa i nie powoduje przy tym dyskomfortu. Zapobiega przed gryzieniem oraz zjadaniem nieczystości. Kaganiec Baskerville nie uciska nosa psa i nie powoduje otarć. Pozwala psu dyszeć, pić wodę i przyjmować smakołyki. Ten kaganiec ma także czołowy pasek, który stanowi dodatkową asekurację i zapewnia lepsze dopasowanie i wygodę. Model ten nie ma metalowych części i najważniejsze, można precyzyjnie dopasować go do kufy psa poprzez zanurzenie na 5 minut w wodzie o temperaturze około 60 stopni Celsjusza. Pamiętajcie, że bezpieczeństwo wasze i waszego pupila jest najważniejsze. Prezentowane produkty możecie nabyć w marketach stacjonarnych Zookarina oraz online. Linki znajdziecie na dole w opisie. Dziękujemy za oglądanie.